Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ważny temat i bardzo dużo wiedzy, wskazówek. Jak dobrać kolory ścian, ale również jak dobrać podłogę do danych ścian, stolarkę drzwiową albo meble do jasnej podłogi, ciemnej podłogi. Powiem Wam o zasadach, jakie są po prostu przy doborze kolorów. Od razu pokażę mnóstwo inspiracji do każdej danej zasady. Powiem Wam, co zrobić, jeżeli chcecie skrócić pomniejszenie, pomniejszyć, powiększyć, jak zastosować tą farbę. Ale przede wszystkim pobawię się troszkę w malarza. Będę w nowym mieszkaniu, gdzie pomaluję i pokażę Wam kilka podłóg, podpowiem, co według mnie do czego będzie pasować. Ok, zanim zaczniemy, jak zwykle prośba, zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję. Daj łapkę w górę. Również dziękuję. Zapraszam do siebie na Instagram, bo tam w tygodniu pokazuję wiele różnych pomysłów, podpowiedzi. Tak więc wejdź. Również zasubskrybuj się, mówi. No, bądź ze mną na Instagramie. Ok, słuchajcie. Kolor, barwa jest bardzo, bardzo ważna. Dlaczego? Ponieważ mocno oddziałuje na nasze fale mózgowe. Czerwień na przykład pobudza, tak? Pomarańcz tak samo. Zresztą za chwilkę podam kilka takich przykładów, ale powiem Wam na moim przykładzie. 2 lata temu, zresztą niektórzy z Was, którzy oglądają mój kanał lub widzieli wcześniejsze odcinki, wiedzą, że miałem inny kolor ścian, miałem szary narożnik, teraz mam granatowy narożnik i niebiesko w domu. Tak, tak, dosyć odważnie poszedłem. Bardzo delikatny niebieski kolor. W 2 miejscach jest żywszym niebieskim kolorem. I co? Co się zmieniło? Słuchajcie, jest zdecydowanie odbiór. Mamy taki, że jest zdecydowanie przyjemniej. Tak czyściej. Tak, nie powiem, że jest czysto, tylko jest po prostu czyściej, tak świeżej. O! Dobre słowo. Czujemy się tak świeżej w tym domu. I to nie tylko nasze domowników odczucie, ale również znajomych gości, którzy tutaj są. Tak wpływa kolor niebieski. Na przykład kolor czarny. Różni ludzie mówią, że czarny nie, bo to się kojarzy z żałobą, ale czarny to znowu taki kolor elegancji, ekskluzywności. Tak więc też o tym można pomyśleć. Kolor biały tworzy wrażenie przestrzeni, porządku, harmonii. Działa tak po prostu uspokajająco, łagodzi stres. A brąz? No to jest tak, to są barwy natury. Kojarzą się z kolorami ziemi, kojarzą się ze stabilnością, z poczuciem bezpieczeństwa. I po części dlatego tak bardzo dużo osób akceptuje kolory brązów, beżów. Tak naprawdę 80% ludzi z nas lubi te kolory. Oczywiście tylko później bardzo dużo jest szarości, grafitów, a ułamek tych takich agresywnych kolorów, które często występują we wnętrzach, szczególnie ostatnio jak oglądacie trendy, tutaj macie odcinek, wiecie, że coraz częściej występują takie żywsze kolory. Dobrze, najważniejsza rzecz, zasady, no bo jakieś jak w życiu są, tak samo tutaj przy doborze kolorów są zasady. Jest coś takiego jak koło barw. I to jest bardzo ważny, bardzo fajny wzornik, który pomaga nam w doborze kolorów. Możemy na 3 różne sposoby dobierać. Kolory podobne, przeciwstawne, czyli kontrast, i monochromatyczne. I zacznę od tych trzecich. Uczciwie Wam powiem, jest to bardzo trudne, żeby to dobrze z klasą zrobić, dobrać te kolory w ten sposób, żeby było właśnie monochromatycznie, ale gustownie. Fakt faktem, że jeżeli chcecie pomieszczenia łagodne, harmonijne, spójne, no to warto dobierać te kolory z tej samej palety. To są właśnie tutaj zaznaczone na kole barw cyferką 1, 2, 3, tak? No można oczywiście różne kolory dobierać. Na przykład tutaj mamy wnętrze bardzo ciemne. Jest trudno to zrobić samemu i tak naprawdę, jeżeli nie macie naprawdę dopracowanego takiego zmysłu, gustu, to lepiej to powierzyć projektantowi, a to też uważam, że nie każdy to dobrze zrobi. Drugi sposób doboru to kolory podobne. I tu mamy zdecydowanie więcej takich przykładów w życiu.
Kolory pokrewne na kole leżą obok siebie, sąsiadują ze sobą. Kolor niebieski, tak jak ja mam, dodać do tego granatowy, zieleń wiadomo, że pasuje, czy pomarańcz, obok będzie jaśniejszy, żółty, czy czerwony. Zresztą zobaczcie na ten przykład z fioletami. Bardzo ładnie, bardzo gustownie dobrane. Dajcie znać, co o tym myślicie. W ogóle jest to projekt dla takiej 20-letniej młodej wiolonczelistki. Kolorowo, cukierkowo, ale uważam, że ładnie. I trzeci punkt, jak możemy dobierać kolory. Bardzo ja lubię dobierać w ten sposób barwy, to na zasadzie kontrastu. Czyli właśnie beże, brązy, popiel, grafit, no biały, czarny, tak? Oczywiście. Zobaczcie ten przykład. No, tu jest bardzo ciekawe, bo to jest na zasadzie kontrastu biały z czarnym, ale też monochromatycznie. Odważnie. Odważnie. Widziałem też projekt cały biały, cały, po prostu wszystko białe. W tym domu stał nawet motor biały. I powiem Wam tak, spójnie na pewno i na pewno dla odważnych. No psa bym tam chyba nie wpuścił do takiego domu. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo uważam to wnętrze za bardzo ciekawe, bardzo wysublimowane. Nie wiem, czy chciałbym tam mieszkać, ale przebywać tak. Myślę, że przebywać od czasu do czasu tak, a nóż, może by mi się spodobało, nie wiem. Dobra, jedno to są ściany. Wiecie, jak dobierać te kolory, które barwy ze sobą grają, ale co zrobić, jak dobierać teraz kolory podłóg do nich. Pamiętajcie, że często jest tak, że podłoga już jest, czy solorka drzwiowa, tak? I dopiero wtedy dobieramy kolory ścian. Podłoga i drzwi są stałym elementem mieszkania i nie zmieniamy ich tak często, a czasami nigdy. One będą z nami przez długie, długie lata, dlatego przede wszystkim tu powinniśmy podjąć decyzję, słuszną decyzję, jaki kolor tej podłogi, tej solarki wybieramy. Co chcemy uzyskać, jaki efekt. Z pewnością macie jakieś wyobrażenie swojego mieszkania. Wiecie, czy to są duże pomieszczenia, czy małe. Wiecie, jaki efekt chcecie uzyskać, jaki styl. Jeżeli macie na przykład styl skandynawski, no to jasne podłogi będą jak znalazł. Podobnie w stylu Hampton czy prowansalskim. Ale za to styl nowoczesny, angielski, loftowy, industrialny, no, ciemne podłogi będą idealne. Jak dobrać kolor podłogi i na przykład do niej mebli? No jeżeli mamy ciemną podłogę i zastanawiamy się, jakie meble do tego dobrać, czy ciemne, czy jasne, no tak naprawdę mamy chyba trochę łatwiej, no bo i ciemne będą pasowały do tego meble na zasadzie podobieństwa i jasne. Bo przy jasnej podłodze jasne meble tak, jak najbardziej będą pasowały, przy czym ciemne... Pewnie kombinowałbym, po pierwsze, mogą być, ale lekkie, mówię wizualnie, nie jakieś masywne te meble. I pewnie kombinowałbym, żeby położyć na to jeszcze dywan na przykład, pod takim stołem, stolikiem. Żeby odciąć po prostu ten mebel od tej posadzki, a dywanem możemy już się zabawić kolorystycznie. Jeżeli mamy jasną podłogę, no jest to bardzo dobre wyjście do wielu aranżacji. Bo dobrze będą wyglądały, jak wspomniałem, jasne meble, ale dobrze by było, aby te... meble były takie jaśniejsze o 2 tony. Nawet właśnie, jeżeli chcemy takie jasne, bardzo jasne dom bielony położyć na bardzo jasnej podłodze, też można. No oczywiście, jeżeli w ogóle chcecie uzyskać taki efekt bieli całkowicie, to w ogóle nie macie problemu, ale jeżeli chcecie zrobić przytulniejsze wnętrze, to później możecie zagrać, można na przykład dom bielony postawić na jasnej podłodze, ale zagrać dodatkami, zasłonami jakimiś kolorowymi, wazonem, jakimś pledem, żeby troszeczkę ożywić to wnętrze. Dobra, teraz zabiorę Was do jednego mieszkania, gdzie wykonujemy akurat remont, tak więc mam pole do popisu, możemy pomalować po prostu ścianę, no i zobaczymy, która podłoga do czego będzie pasowała i dlaczego. Chciałem Wam tutaj pokazać kilka rzeczy. Na ścianie mamy pomalowany taki jasnożawy kolor, taki popiel. To jest ta farba. I słuchajcie, jak się ten kolor zaznaczony na puszce ma do tego? No nijak. Nijak. Dlatego nie ma co wybierać koloru farby w sklepie, bo u Was pada inaczej światło. Na ścianie będzie to wyglądało całkiem inaczej niż na puszce. I później się okaże, że to nie jest to, czego się spodziewaliście. Ile razy przemalował ktoś z Was mieszkanie, bo jednak ten kolor nie pasował? Zdarzało się tak nieraz. Nawet jak macie wzornik farb, tak jak mam tutaj, tak? Jest jakiś wzornik farb, to już jest dużo, bo możecie sobie przyłożyć
dany wzornik kwarków do ścian, ale po pierwsze trzeba przyłożyć do kilku ścian, żeby zwrócić uwagę właśnie jak Wam tu światło pada. Po drugie pamiętajcie, że na ścianie będzie wyglądał ten kolor troszkę ciemniej. Od 1 ton, 2 tony ciemniej, ponieważ jest cała płaszczyzna. I mamy takie wrażenie, że jest ciemniej. Tak więc jeżeli komuś nie zależy, żeby to było ciemne pomieszczenie, to zwróćcie na to uwagę. Kolejna rzecz, jeżeli chcecie, a często na przykład bardziej bez żadnej szarości, malujemy na suficie. Mamy tu jakieś tam jasne kolory. Mamy coś takiego. Jeżeli my sobie ten kolor damy w poziomie, już jest inaczej, też jest ciemniejszy kolor. Także też na to zwróćcie uwagę. No dobra, ale mamy takie szarości, taki popiel. Czy będzie do tego pasowała podłoga brązowa? Będzie. Pytanie, jak? Ale będzie. Popatrzcie, mam tutaj bardzo ciemny brązowy kolor. I co? Jak najbardziej, mogłoby być. Czemu nie? Oczywiście takie jasne kolory szarości. Spokojnie, bez najmniejszego kłopotu, będzie to dobrze wyglądało, wręcz się idealnie komponuje. Nawet jeszcze bym mógł taką deskę naturalną też tutaj położyć, też jest ok, ale jeżeli będzie podobny kolor, bardzo podobny kolor do tego co było, ale już ma inny odcień, inną barwę, ciepłą barwę i ta podłoga by się gryzła z tym kolorem. Tak więc do szarości, do popieli też możecie dawać drewniane podłogi, drewnopodobne podłogi. Jak najbardziej, byle ten odcień, ta barwa się zgadzała. W tym przypadku to musi być chłodniejsze, bo są szarości ciepłe, chodzi o są szarości ciepłe i wtedy z tym to się zgra. Ale w tym przypadku już się nie gra. Dlatego porównujcie podłogę z kolorem ściany. Też oczywiście w swoim domu. Ok. Wracamy na miejsce. Okej, pobawiłem się trochę w malarza, trochę się ucieprałem, ale teraz widzicie sens, po prostu widzicie, bo jedno to, tak jak wspomniałem, jest kolor, a drugie to barwa. Bo przecież może być szary, proszę nie krzyczeć, bo tak jest, szary, ciepły. Tak, bo to jest ta barwa. To właśnie wpływa na całość, intensywność danego koloru. Przedostatnia rzecz. Zanim powiem Wam o tym, jak właśnie skrócić, powiększyć pomieszczenie, pomniejszyć, to teraz kilka takich podstawowych zasad w skrócie. Nie stosuj dwóch głównych, takich jaskrawych kolorów na ścianach. Lepiej postawić na jeden główny kolor plus jego odcienie. Takie wnętrze można urozmaicić ponadto kolorowymi dodatkami czy meblami. Jeżeli oczekujesz pomieszczenia ponadczasowego, warto pomalować ściany na jasny kolor i ożywić je dodatkami, meblami czy tkaninami. Jeżeli masz kilka kolorów w pomieszczeniu, dobierz je tak barwą, nasyceniem, aby współgrały ze sobą. To, co mówiłem w mieszkaniu. Zwróć uwagę, jaki efekt chcesz uzyskać, jaki styl ma być dominujący we wnętrzu. Jeżeli urozmaiceniem kolorystycznym w pomieszczeniu jest tapeta, to warto zadbać o to, aby odcień z tej tapety znalazł się na innej ścianie. To, co mówiłem na początku. Pamiętaj, że dany kolor wpływa mocno na nasze samopoczucie. I ostatni punkt. Łam stereotypy. Łatwiej jest w małych pomieszczeniach, oczywiście, pomalować ściany na jasny kolor, lecz nie jest to wyznacznik i można również niewielkie pomieszczenie zrobić w ciemnych kolorach. Łam stereotypy, bo to, o czym ja dzisiaj mówię, to są reguły, zasady, które można łamać, lecz warto to wtedy robić z kimś, no, kto ma po prostu pojęcie o tym. I teraz efekty optyczne, jakie możecie uzyskać, jeżeli odpowiednio pomalujecie ściany czy sufit, czy cokolwiek. Dobra, zaczynamy. Jeżeli chcecie obniżyć pomieszczenie, to warto pomalować sufit i opaskę na ścianach ciemnym kolorem. Poprzez pomalowanie pomieszczenia na jasny kolor optycznie go powiększymy. To jest oczywista oczywistość, chociaż ja ciemne kolory również często stosuję w małych pomieszczeniach. Nie uzyskam tego efektu powiększenia, ale nie boję się tego, żeby pomalować, nie wiem, nawet sufit czarnym kolorem w małym pomieszczeniu. W wąskim pokoju możemy pomalować krótką ścianę na intensywny lub ciemny kolor. Wtedy takie wnętrze wydaje się krótsze. Aby jeszcze bardziej optycznie zbliżyć pomieszczenie do kwadratu, warto pomalować dodatkowo część długich ścian tym samym intensywnym kolorem, co ścianę krótką. To mówi książka i ja wiem, że to za zbyt ciekawie nie wygląda, ale można ewentualnie po bokach tych długich ścian dodać jakąś płytę meblową, kawałki tapety w kolorze podobną po prostu do tej ściany,
i już ten sam efekt uzyskamy. Gdy mamy wąskie pomieszczenie, a chcemy je poszerzyć, to możemy zastosować dwie opcje. Po pierwsze, pomieszczenie takie możemy pomalować na jasny kolor, mówię tu o ścianach, natomiast podłogę i sufit robimy wtedy ciemne. Inny sposób na optyczne poszerzenie pomieszczenia to pomalowanie go w poziome pasy. No, ale wprowadzi to efekt dynamizmu do wnętrza, ale wygląda to tak średnio, delikatnie mówiąc. Podsumowując, no warto trzymać się tych zasad, tego koła barw, bo to Wam pomoże po prostu, tak? Sprawi, że te pomieszczenia będą spójne. Czy to zastosujecie monochromatyczne kolory podobne, czy kontrastowe. Dwie sprawy jeszcze. Nie bójcie się czarnych, ciemnych kolorów. Tak jak wspomniałem, to daje efekt elegancji. I kontrast. Nie bójcie się białych kolorów. To nie jest tak, że będzie jak w szpitalu, bo na biało sobie wszystko pomalujecie. Nie. Pamiętajcie, że w domu macie dodatki, w szpitalu niekoniecznie. Macie podatki. Wazon, ramka, poduszka jakaś. No i od razu jest ładniej i przyjemniej. Wierzę, że ten odcinek Wam się przyda. Jeżeli tak, no to liczę na to łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, wejdźcie do mnie na Instagram, bo tam w tygodniu pokazuję więcej takich różnych porad. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.